Podstawą grania stosupa prostego jest rąb o przekątnych długości 7 i 10 cm. Wysokość tego grania stosupa jest krótsza od dłuższej przekątnej rąbu o 2 cm. Wtedy objętość grania stosupa jest równa. Musimy obliczyć objętość tego grania stosupa. Grania stosupa o podstawie rąbu wygląda mniej więcej tak. I skoro potrzebna nam jest objętość grania stosupa, to potrzebny nam jest wzór. V to się równa pole podstawy razy wysokość. Te dwie rzeczy musimy mieć. Może zacznijmy sobie od wysokości. My wiemy, że ta wysokość grania stosupa jest w porównaniu do dłuższej przekątnej rąbu, czyli do tej dziesiątki, jest o 2 cm krótsza. Tak tutaj to mamy napisane. Wysokość tego grania stosupa jest krótsza o 2 cm od dłuższej przekątnej, czyli od 10, o 2 cm mniej to będzie 8. Taka jest długość wysokości. To mamy jedną rzecz do naszego wzoru. Potrzebne nam jest jeszcze pole podstawy, czyli pole rąbu. Jeden z wzorów na pole rąbu to jest P równa się 1 druga razy D1 razy d2. D1 i D2 to są przekątne tego rąbu. Przekątne rąbu na szczęście znamy. To jest jedna przekątna, to jest druga przekątna, więc sobie to możemy tutaj wstawić. Będzie 1 druga razy pierwsza przekątna i razy druga przekątna. 7 razy 10 to jest 70. A 1, 2 razy 70 to jest tak, jakby połowa z 70, czyli 35. Teraz to już mamy wszystko, bo to było pole podstawy. Ten rąb jest podstawą naszego grania stosupa. Możemy zatem liczyć już tą objętość. Pole podstawy to jest 35. To musimy pomnożyć razy wysokość, czyli razy 8. 35 razy 8 to jest 240 i 40, czyli razem 280. I to były tutaj centymetry sześcienne, zatem poprawna odpowiedź to będzie odpowiedź B.